to zaczniemy chyba od tych badań, które zleciliście. Już to były drugie badania, które zleciliście na temat konsumpcji mediów lokalnych, czyli prościej mówiąc, przynajmniej ja tak rozumiem, próbowaliście się dowiedzieć, skąd mieszkańcy miast, miasteczek i wsi czerpią informacje o sprawach lokalnych. Co was najbardziej może zaskoczyło w tych badaniach w porównaniu z tymi z 2021? Coś się zmieniło jakoś w tym postrzeganiu tych spraw lokalnych w mediach? Te badania, które prowadziliśmy w zeszłym roku, różniły się bardzo w samych swoich założeniach i w strukturze od badań, które prowadziliśmy 2 lata wcześniej. Tym razem skupiliśmy się przede wszystkim na takich badaniach ilościowych. Poprzednio to były fokusy, tym razem wybraliśmy 4 powiaty z 4 różnych województw i sprawdzaliśmy, w jaki sposób mieszkańcy tych powiatów dowiadują się o tym, co się u nich dzieje i co myślą o informacjach, które do nich trafiają. Taką rzeczą, która dla mnie jest nieustannie zaskakujące, chociaż to są nieustannie zaskakujące, znaczy wiesz, to są duże liczby po prostu za każdym razem, to jest to, jak ważne dla nas wszystkich są sprawy lokalne. 84% ankietowanych przez nas mówiło o tym, że informacje lokalne są dla nich bardzo ważne. 86% mówiło o tym, że aktywnie szuka tych informacji. I okazuje się, że media lokalne są drugim źródłem po znajomych, przyjaciołach, takim źródłem, z których te informacje się pozyskuje. Tak, bo mnie właśnie też zaskoczyło trochę to, jak przeglądałam te wyniki obecne, że to źródło informacji to są głównie rozmowy ze znajomymi, z sąsiadami, a potem właśnie lokalne portale internetowe, tak, albo strony urzędów, plakaty informacyjne i dopiero potem się pojawiają te media regionalne, jak telewizja i właśnie papierowe gazety lokalne czy lokalne radia. O czym świadczy taki rozkład głosów i jakie wyzwania to rodzi przed lokalnymi mediami? To znaczy chyba w ogóle jest trochę odwrotnie, bo jest tak, że na drugim miejscu są te lokalne portale internetowe, jeśli dobrze pamiętam, a nie na trzecim czy czwartym. Dopiero później jest internetowa strona urzędu gminy, a na pierwszym to były rozmowy, tak. Natomiast jakie to stawia wyzwania? Na pewno rozpoznawalność, to znaczy z tym mamy największy kłopot i to nam wraca jak bumerang ta sprawa, że ludzie bardzo często, że odbiorcy mediów bardzo często nie rozróżniają, jakie to media są. Jakie te media są? Czy to są media niezależne, czy zależne, czy media samorządowe, czy media prywatne? I z tych badań, z tych naszych obserwacji wynika, że tak do końca to też ich nie interesuje. Ich interesuje po prostu informacja. Więc myślę, że to jest jakieś wyzwanie, nawet bardzo duże dla mediów lokalnych, jeśli w ogóle możemy nazwać gazetki samorządowe mediami, to mamy w tej chwili takie badanie, taką bazę danych, którą sami jako Media Forum update'ujemy. I ono wskazuje na przykład ciekawą historię, bo w województwie lubelskim wyszło nam chyba około 370 mediów jako takich, z czego 2/3 to są tak zwane media samorządowe. Więc one są naprawdę wszędzie pojawiają się ze swoim komunikatem. A jaki ten komunikat zwykle jest, no to wszyscy wiemy. Chociaż trzeba powiedzieć, że ponad 40% ankietowanych przez nas mówiło o tym, że to media niezależne od władz samorządowych są dla nich wiarygodnym źródłem informacji. Tak, to też zauważam, że takie było, że z jednej strony to uważają, że te media, że samorządy mogą mieć te swoje gazetki, a z drugiej strony jest to, co ty, Katarzyno, powiedziałaś, że rzeczywiście widać, że może jednak dostrzegają jakąś różnicę.
To jest też tak, jak mówisz o wyzwaniach i o tym, co to znaczy, że tak się jest takim bliskim źródłem informacji. No to znaczy, że przede wszystkim trzeba cały czas być bardzo czujnym i trzymać rękę na pulsie, bo bardzo łatwo może być tak, że, no, że moi znajomi są szybsi niż ten portal. Więc jeżeli ja chcę nadążyć, to naprawdę muszę być blisko, to wymaga czasu, to wymaga ludzi, którzy nie siedzą za biurkiem, tylko ludzi, którzy są w terenie. To wymaga pieniędzy. Więc to jest na pewno jedno wyzwanie. I drugie wyzwanie, które przychodzi mi do głowy, a to jest taka rzecz, o której mówią często uczestnicy naszych szkoleń, bo Fundacja Media Forum prowadzi od lat szkolenia dla dziennikarzy mediów lokalnych. I to jest tak, że jak masz takie medium lokalne, jego zadaniem jest między innymi patrzenie lokalnej władzy i lokalnemu biznesowi na ręce i ty piszesz o tym, że coś jest nie w porządku i ujawniasz te nieprawidłowości, to następnego dnia rano stoisz po bułki w kolejce razem z bohaterami swoich tekstów. I to jest niewątpliwie wyzwanie. To znaczy to wymaga odwagi, to wymaga takiego poukładania mocnego w głowie priorytetów, wartości, przypominania sobie stale, po co ta dziennikarska praca jest. No, myślę, że tu jest wyzwanie, też takie moralne wyzwanie. Tak, to rzeczywiście. I na poziomie takim czysto, powiedziałbym, finansowym, no to dzisiaj dla mediów jest to na pewno bardzo ważne, żeby zrozumieć, gdzie i w jakim kierunku podąża internet, bo tutaj wszystko się skupia. I zrozumieć, że ta prasa w takiej tradycyjnej formie, a ona jeszcze w wielu miejscowościach, w wielu miejscach jest i ma się bardzo dobrze, co podkreślają ci, którzy ją wydają, a nawet lepiej w niektórych niż internet, że to jest niestety, że to są jej ostatnie chwile i choćbyśmy nie wiem co robili, nie powstrzymamy tej zmiany. Wydaje mi się, że to jest olbrzymie, ale to olbrzymie wyzwanie dla wielu wydawców, dla wielu redaktorów naczelnych, a i dla samych dziennikarzy, bo jednak przekaz, ten, który jest w portalu, ten, który jest na Facebooku, bo przez Facebooka czy Instagrama też bardzo często dziennikarze komunikują się ze swoimi odbiorcami, jest zupełnie innym przekazem niż ten, który publikuje się w tradycyjnej drukowanej prasie. A tak, bo też jak tak mówiłeś, to przypomniało mi się, że z tych badań też wynika, że takimi sprawami lokalnymi, co być może jest związane też z tym, że te papierowe wydania się jednak nadal jakoś trzymają, no interesują się głównie osoby starsze, tak? To jest to pokolenie, które jeszcze pamięta te papierowe gazety, a nie do końca może właśnie jest tak zaprzyjaźnione z internetem i z nowymi technologiami. Ale pytanie jest też takie, czy to znaczy, że, bo powiedziałeś, że jednak ten internet tak wyprze w końcu te papierowe wydania. Czy to jest tak, że pod te informacje lokalne sięga się wraz z upływem lat, jak człowiek się zestarzeje? Chyba wtedy tylko są inne źródła informacji, innego rodzaju informacje. Tak, to chyba troszeczkę tak ta linia przebiega. Na pewno problem jest w kwestiach subskrypcji i tego, czy jesteśmy gotowi płacić za informacje. Bo się okazuje, że ci, którzy doceniają informacje, tak jak słusznie zauważyłeś, to jest ta grupa wiekowa powyżej 40 roku życia, a nawet wyżej. Bo osoby młodsze zdecydowanie uznają za takie pierwsze źródło informacji internet, a internet nam wszystkim niestety lub stety kojarzy się z informacją darmową. Ale tutaj też jest tak, że mamy wrażenie, że bardzo powoli ta sytuacja się zmienia. Kiedy w 2021 roku pytaliśmy badanych o to, czy byliby skłonni płacić za jakościowe treści lokalne, to mówili, że absolutnie nie. Robili zdziwione oczy, ale o czym mówisz, przecież to wszystko jest w internecie.
A kiedy pytaliśmy o to rok temu, to 19% badanych powiedziało, że wyobraża sobie płacenie za takie jakościowe treści, tak? I no pewnie też portale streamingowe zmieniają trochę nasze przyzwyczajenia i przyzwyczajamy się do tego, że na różne, jakby dostęp do różnych stron, do jakichś zasobów ciekawych rzeczy, no na razie głównie rozrywki, mamy za pieniądze, ale to jakby pozwala myśleć i pozwala mieć nadzieję, że wtedy, kiedy produkuje się, kiedy pisze się, robi się też filmy, audycje, takie, które gdzie indziej nie są dostępne i pojawiają się tam informacje w żaden inny sposób niedostępne i interpretacje rzeczywistości, które gdzie indziej się nie znajdzie, to ludzie są gotowi w większym stopniu niż jeszcze 2 lata temu za to płacić. To znaczy Kasia trochę cytuje taką optymistyczną reakcję Andrzeja Andrysiaka, który jak usłyszał te badania mówi, kurczę, ludzie chcą subskrypcji. Natomiast ja... Ale to jest ciągle 19%, tak? To znaczy... Tak. Ja odebrałem to całkiem inaczej, bo tam chyba ponad 70% ludzi jednak nie jest gotowa płacić za informacje. Bo tak, no zawsze możemy to też pokazać w ten sposób. Tak, że przyzwyczailiśmy się jednak, że to wszystko jest za darmo, nieodpłatnie, ale proszę pamiętać też, że przyzwyczajanie nas do streamingu, do płatnych serwisów też ileś lat trwało. Nie wiem, ile Netflix jest w Polsce, ale no, parę lat był i wcale nie było to jakieś bardzo wielkie zainteresowanie, więc myślę, że i tutaj też to się zmieni. Znaczy, mam taką nadzieję. Trochę w tym kierunku to jednak podąża wszystko rzeczywiście. Mam teraz takie pytanie dotyczące sprawdzania źródeł pochodzenia informacji, bo chyba, że ja źle sobie interpretuję te wyniki, ale no jest to też dość taki istotny temat, zwłaszcza teraz w okresie wyborów samorządowych. Bo z tego, co my tam przeczytałam w tych wynikach, to wynika, znaczy w tych badaniach wynika, że połowa badanych, to dotyczyło użytkowników portali społecznościowych, sprawdza źródło pochodzenia informacji. Czy to jest waszym zdaniem dobry wynik i czy to znaczy, że te lokalne społeczności są jakoś odporne na manipulacje? Ja bym była ostrożna, bo to może świadczyć o tym, tam nie było czasu na to, żeby prowadzić jakieś, mówiłam o tym, że to były badania ilościowe, nie było czasu na prowadzenie bardzo dogłębnych rozmów z badanymi, ale to może znaczyć, że dostaję jakąś informację w serwisie społecznościowym i sprawdzam, z którego z tytułów moich lokalnych, tak? Czy to ten tygodnik, czy tamta gazeta, kto to napisał. Natomiast myślę, że to nie jest tak, że jakoś bardzo dogłębnie sprawdzamy, skąd ta informacja pochodzi. Ja nie wiem, czy my możemy mówić, że gdzieś tam jako fundacja pracujemy też nad innym projektem i jakby sprawdzanie informacji w internecie, wiarygodność i też coś, co się nazywa media literacy, czyli takie krytyczne podejście do treści, których media dostarczają, w tym media społecznościowe. To jest nam super bliski temat, ale tu skądinąd wiemy, że jesteśmy bardzo nieostrożni jako odbiorcy. To się kształtuje z wiekiem, to znaczy im jesteśmy młodsi, tym mamy mniejszą skłonność do sprawdzania informacji, do weryfikowania ich. I tutaj odbiorcy w naszym badaniu co prawda deklarowali rzeczywiście, że sprawdzają, czasami sprawdzają, ale jednak 51% nie sprawdza. W dzisiejszej dobie sztucznej inteligencji, która wspiera bardzo mocno rynek tak zwanych fake newsów, od takich fejków, które widzieliśmy pewnie z Tomem Cruise'em, gdzie osoba, której twarzy nie znamy, bo była cały czas Tomem Cruise'em, ale to nie był prawdziwy Tom Cruise, robiła różne rzeczy i mówiła różne rzeczy, zresztą jego głosem do kamery. Po mniej zaawansowane, takie, które na bieżąco na przykład zmieniają lub korygują wszelkie newsy wiarygodne i później
z jakimś tam podpisem autorstwa takich zacnych redakcji jak BBC znowu się pojawiają w sieci, no to niestety nie jest to praktyką. Tak jak patrzymy, sprawdzanie tego. Zresztą my sami jako ludzie, którzy mieli przez wiele lat, pracowali w mediach i dla mediów, wiemy, że to dzisiaj wcale nie jest takie proste. I tutaj odwracam sytuację, bo tutaj można właśnie sztuczną inteligencję zaprząć do tego, żeby to ona sprawdziła za nas, czy rzeczywiście jest to prawdziwa informacja. I to jest dzisiaj chyba wbrew pozorom takie najskuteczniejsze narzędzie. Bo ona rzeczywiście ma bardzo wielką moc, jest w stanie przejrzeć portale, przejrzeć różne źródła, gdzie potencjalnie taka czy inna informacja mogłaby być i to w jakimś tam przynajmniej podstawowym stopniu zweryfikować. Ale jest to rzeczywiście bardzo, bardzo poważny problem, tak w mediach światowych, ogólnopolskich, jak i lokalnych. Dzisiaj słyszałem taką historię o ile tutaj jest możliwości manipulacji o Krośnie, że są dwa media w Krośnie. Jedno jest bardzo rzetelne i przez wiele lat działa, ma swoich dziennikarzy i tak dalej. I teraz jest nowe medium, które nazywa się w bardzo podobny sposób, ja nie będę mówił jak, które codziennie zasysa z tego pierwszego medium informacje i je przeredagowuje. I to przeredagowuje je automatycznie. Nawet nie ma tam człowieka, który by coś z tym robił, tylko ktoś napisał, bardzo sprytny algorytm, ktoś sobie zrobił całego CMS-a i stronę internetową i właściwie nic nie robiąc ma ciągle informacje. I kłopot polega na tym, że ludzie trafiają i tu, i tu. I nie wiem, ja nie czytałem tych wszystkich przeredagowywanych informacji, no ale jednak grozi to jakąś manipulacją, grozi to jakimiś rzeczami, które algorytm może uznać coś za bardzo ważne albo że coś w danej informacji jest nieważne i tego po prostu nie zawrzeć. A myślę, że to jest nasz codzienny problem. A jeszcze mam pytanie takie, bo to też myślę, że jest też problem, który dotyczy dziennikarzy, tak? Czy oni są odporni na takie dezinformacje i czy potrafią sobie z tym radzić? Właśnie ci lokalni, bo przypuszczam, że centralnie do takich narzędzi, które potrafią, które pomagają jakby w jakichś takich śledztwach, nawet nie za dużych, to przypuszczam, że jest więcej takich możliwości. A czy ci lokalni dziennikarze sobie z tym potrafią radzić? Ja może powiem tylko pierwsze zdanie, a później Kasia. My im pomagamy w tym radzić sobie. I od tego jesteśmy. Tak, właściwie pamiętam, że takie pierwsze i bardzo spontaniczne szkolenie dotyczące radzenia sobie z dezinformacją robiliśmy kilka dni po wybuchu pełnoskalowej inwazji w Ukrainie, kiedy okazało się, że pojawiło się mnóstwo fałszywych informacji, też mnóstwo trollingu. Chwilę potem zorganizowaliśmy już takie większe szkolenie dotyczące tego, żeby uczyć się. Ja myślę, że to wszyscy stale musimy, tak? Dziennikarze dlatego, że to jakby poświęcają mnóstwo godzin swojej pracy zawodowej, ale to dotyczy nas wszystkich. I to było takie szkolenie dotyczące tego, jak rozmontowywać mechanizmy dezinformacji. W czasie naszych szkoleń podstawowych są bardzo takie dogłębne zajęcia zweryfikowania informacji, na których dajemy mnóstwo narzędzi, tak naprawdę najnowocześniejszych, bo Anna Gielewska z Fundacji Reporterów, która te szkolenia robi, to jest naprawdę jedna z osób, które się w Polsce na tym znają najlepiej. Tak, ale nasi dziennikarze mają też możliwość na przykład uczenia się takich bardziej zaawansowanych technik docierania do źródeł informacji. To już na takich online'owych, zaawansowanych szkoleniach, które robimy i to właściwie nieustannie w każdym roku tego typu szkolenia organizujemy. Dobrze, to może powiedz mi trochę więcej o tym, co w jaki sposób oprócz tych szkoleń, rozumiem, że nie tylko dotyczących radzenia sobie z dezinformacją, ale co jeszcze oferujecie lokalnym dziennikarzom, w jaki sposób ich wspieracie? Te wszystkie nasze działania odbywają się w ramach programu Media Forum Rozwój Lokalny i to jest program, który jest częścią programu ProPublico Bono Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. I
Główną częścią tego programu są oczywiście szkolenia. My organizujemy szkolenia na najróżniejszym poziomie dla osób, które są początkujące w zawodzie, dla osób, które są od lat w zawodzie i dla bardzo doświadczonych osób. Organizujemy też szkolenia dla tych, którzy są z nami już od jakiegoś czasu. Nasze szkolenia odbywają się od 21 roku, prawda, Maćku? To były chyba nasze pierwsze szkolenia. I mamy takich ludzi, którzy są z nami cały czas, przyjeżdżają na kolejne spotkania też po to, żeby spotykać ludzi, którzy nowych, żeby poznawać dziennikarzy. I ta część związana z tworzeniem przestrzeni do tego, żeby ludzie, którzy jednak są rozproszeni w całym kraju i trochę brakuje im spotkań z ludźmi, którzy robią to samo, co oni, tylko w innym miejscu. Więc tworzenie przestrzeni do tych spotkań to jeden z naszych głównych celów i myślę, że to w szkoleniach jest równie cenne, co spotykanie takich mistrzów, mentorów, od których można się dowiadywać o tajnikach ich warsztatu. No na pewno warto tutaj też dodać, że nazywamy to pięknie oczywiście sieciowaniem te spotkania i te rozmowy, ale one rzeczywiście służą poznawaniu innych, poznawaniu metod pracy innych, problemów innych. I to nas natchnęło, żeby trochę wyjść poza program Media Forum Rozwój Lokalny i zaczęliśmy też robić swoje własne, powiedziałbym, produkty, które są poza tym programem, tak jak ten, za który zresztą odpowiada Kasia, czyli Kafe Lokalne. Tak? To jest takie niesamowite przedsięwzięcie, gdzie spotykamy się wszyscy i rozmawiamy o jakimś problemie czy o jakimś zdarzeniu, które dotyczy głównie mediów lokalnych. Mieliśmy tam na przykład spotkanie z Argimirem Iwickim, który po naszym szkoleniu, dokładnie ostatniego dnia, ostatniej godzinie i ostatniej minucie, jak się szkolenie zakończyło, powiedział, że dziękuję za to, że mógł w nim brać udział. Dzięki temu szkoleniu uwierzył, że dziennikarstwo ma jeszcze sens. I kilka dni później dowiedzieliśmy się, że Argimir odkupił od Agory, która wtedy miała zamknąć ten tytuł, gazetę. Czas Chojnic. Czas Chojnic, o właśnie. Czas Chojnic, tak? Wspólnie z przyjaciółmi zaczęli tą gazetę redagować. I to była jedna z pierwszych osób, które zaprosiliśmy do kafe, bo chcieliśmy pokazać, jak fantastyczne rzeczy dzieją się na tym rynku. I to nie tylko dlatego, że sami mieliśmy ogromną satysfakcję, że gdzieś tam zainspirowaliśmy to, ale też dlatego, że okazuje się, że coś, co wielkiemu koncernowi medialnemu nie przynosiło jakiegoś, nie wiem, oczekiwanego dochodu, czy też nie było po jego linii, może sprawiać radość ludziom, którzy tam pracują, a przede wszystkim dawać mieszkańcom jakieś dobre, rzetelne informacje. I z tego, co wiemy, to na dzisiaj gazeta jest, ma się dobrze i się cały czas rozwija. To jest taka jeszcze jedna rzecz oczywiście. No, ważne jest to, że też poza tym programem robimy taki program grantowy, który robimy przy wsparciu Funduszu Obywatelskiego imienia Henryka Wójca i w którym szukamy dobrych, ciekawych, jakościowych tekstów, czy też materiałów audio lub wideo, które miałyby być publikowane, a które z jakiejś przyczyny, najczęściej finansowej, nie mogą być produkowane. My tymi pieniędzmi, które otrzymaliśmy od Funduszu Obywatelskiego, wspieramy te projekty. Ten program się właśnie teraz, pierwszy etap jego zakończył i za chwilę, mam nadzieję, uruchomimy następny. Na waszej stronie znalazłam też informację, że wspieracie dziennikarzy prawnie, tak? Że pomoc prawną tak świadczycie. Czy to jest coś, z czego często korzystają, jest często potrzebne lokalnym dziennikarzom? To jest część też programu Media Forum Rozwój Lokalny. Wszyscy uczestnicy tego programu mają prawo do takich stałych konsultacji z prawnikiem. Tam trafiają bardzo różne pytania na ten dyżur, bo to mogą być takie pytania uprzedzające wtedy, kiedy, nie wiem, prowadzę śledztwo dziennikarskie albo jestem w takiej sytuacji, w której zastanawiam się,
jak się zachować, żeby być odważnym, ale jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo redakcji, w której jestem. I wtedy bywa, że do naszego prawnika trafiają takie pytania, jak się powinienem zachować w tej sytuacji. To są też pytania o to, jak sobie radzić, kiedy urzędy nie reagują na dziennikarskie pytania. Bardzo częsta sytuacja, tak? To znaczy można zatrzymać każde dziennikarskie śledztwo, czy próbować je zatrzymać w ten sposób, że się będzie uporczywie nie odpowiadało. Ale oczywiście to są też poważniejsze sytuacje wtedy, kiedy pojawiają się w redakcjach groźby pozwów, co w wypadku małych organizacji, małych redakcji często oznaczałoby no, takie zagrożenie dla egzystencji. Ale zainteresowanie jest bardzo duże i rzeczywiście Paweł ma pełne ręce roboty, bo od takich prostych rzeczy właśnie, jak Kasia mówi, i prostych porad, które spowodują, że coś się nie wydarzy, po rzeczy bardziej zaawansowane, a te najbardziej to reprezentowanie już w sądzie, przed sądem, no to tutaj już Paweł, nasz prawnik, niestety nie może póki co dziennikarzom pomóc, no to już jest bardzo zaawansowane i drogie i trwające, ale bardzo często też pomagamy, pokazując, do kogo można się zwrócić i kto może już bezpośrednio takiej pomocy udzielić. I tu Kasia mówiła o tych szkoleniach właśnie, które prowadzimy i oprócz takiego programu szkoleniowego, który jest długofalowy i na dzisiaj rozbija się właśnie na te trzy poziomy, mamy też takie szkolenia, my je nazywamy ad hoc, ale to są szkolenia, które dotyczą pojedynczych jakichś problemów, spraw i tak dalej, tak jak wkrótce będziemy mieli szkolenie o sztucznej inteligencji, jak może być przydatna w pracy dziennikarskiej, tak później jak radzić sobie mając smartfona z fotografią prasową i tego typu rzeczy, które na bieżąco, że tak powiem, mogą się dziennikarzom przydawać, no, też u nas dostają. I co kluczowe jest, a o czym chyba nie powiedzieliśmy, to wszystko jest nieodpłatne. Naprawdę, dzięki naszym donatorom, głównie dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ale też wielu innych, którzy z nami współpracują, udaje nam się to wszystko robić nieodpłatnie. Tak? Więc pracujemy z najlepszymi fachowcami, bo wśród naszych wykładowców jest m.in. Ewa Ewart i Wojtek Bojanowski. Magdalena Rigamonti. Andrzej Andrysiak, świetny dziennikarz śledczy, wydawca. Jacek Pawłowski, dziś redaktor w TVN-ie, ale z bardzo bogatym doświadczeniem pracy także w mediach lokalnych. Mnóstwo ludzi związanych i z mediami ogólnopolskimi, i z mediami lokalnymi. Im dłużej pracujemy, tym częściej staramy się też sięgać po ekspertów z mediów lokalnych i prosić ich o to, żeby się dzielili swoją wiedzą. I pewnie zapytasz, Magdo, a co może pomóc, czy też jaki know-how może sprzedać dziennikarzowi lokalnemu, który pisze na przykład Ewa Ewart, otóż, czy Wojtek Bojanowski? Otóż może. I to oprócz tego, że oczywiście są to rady warsztatowe, to co najwięcej, że tak powiem, wydaje mi się, że nasi kursanci czerpią od nich, to jest właśnie inspiracja, to jest poczucie tego, że coś warto robić, że da się coś zrobić, że media mają ogromną siłę. Mhm. A ta wiara jest naprawdę potrzebna, bo co innego jest pracować w olbrzymiej redakcji, gdzie jest wielu kolegów, którzy coś robią, tu osiągają jakieś widoczne efekty, coś się dzieje i wydaje się, że zmieniają świat, a co innego być lokalnym, nie powiem, przepraszam, lokalnym skrybą, który gdzieś siedzi i musi sobie radzić z jakimiś bardzo trudnymi często problemami, czy napisać, czy nie napisać, a później mieć problem, jak to mówi Kasia, w kolejce po bułki, bo ktoś się odwróci, powie ty taki, owaki. To jest zupełnie inna przestrzeń i ci dziennikarze, właśnie tacy jak Ewa czy Wojtek, dają no niesamowitą energię. Widzimy, bo ci ludzie wychodzą stamtąd uśmiechnięci, zmienieni i rzeczywiście wydaje mi się, że zainspirowani. Takie osamotnienie to jest chyba też, to jest też na pewno coś takiego, na co zwracało
uwagę, na to zwraca uwagę Watchdog Polska, jak oni współpracowali, czy też współpracują z aktywistami, którzy na przykład zajmują, to właśnie prowadzą media obywatelskie. I chciałam zapytać, czy wśród waszych odbiorców, waszych szkoleń też są przedstawiciele organizacji, które na przykład prowadzą media, albo pojedynczych osób, które jakoś tam w tej działce się próbują odnaleźć. Tak, mieliśmy i pojedyncze osoby, które budują swój osobisty autorytet, dostarczając informacji, ale to, co dla nas, nie wiem, to jest kolejna historia z takich niesamowitych dla mnie. Człowiek, który pojawił się na jednym z naszych ostatnich szkoleń, który mieszka od niedawna, no od pewnie kilku lat w nowym regionie i tam z grupą sąsiadów postanowili, że założą swoje medium lokalne, bo chcą, są zmęczeni narracją innych na ich temat. Chcą sami tworzyć tę opowieść. To jest taki region Polski, w którym się wiele ostatnio działo i oni chcą móc tę historię opowiadać sami. Nigdy z nich nie miał związku z dziennikarstwem. Nikt z nich nie ma ani wykształcenia dziennikarskiego, ale po prostu chcą to robić, więc to jest takie stricte dziennikarstwo obywatelskie, o które pytasz i też no, jakieś pragnienie, zamiar, który się w tych ludziach zrodził, też z jakiejś niezgody właśnie na to, co w przestrzeni informacyjnej, która na razie jest obecna. Jak się przeglądałam te badania wasze wcześniejsze z 2021 roku, to tak mi się rzuciło w oczy i prosiłabym was też o wyjaśnienie, bo nie do końca rozumiem, jakby, co to znaczy, ale była taka informacja, że informacje o lokalnych autorytetach, o działaczach społecznych to są odrzucane przez odbiorców jako nieistotne, obojętne, drażliwe albo kontrowersyjne. Znaczy oprócz tam nie sami tam działacze społeczni, autorytety były tutaj wymieniane, bo też dotyczyło to pracy, pandemii, kościoła i życia religijnego, ale to mnie zastanowiło trochę, skąd takie odrzucenie, tak? No bo rozumiem, że jeżeli odbiorców to odrzuca, to media lokalne o tym też nie poruszają tych tematów, tak? Skoro nie są to interesujące dla czytelników. Ja tylko sobie przypominam. A, przepraszam. Mów. Ja tylko sobie przypomniałem tą historię o jakimś takim wybitnym człowieku, który pół świata objechał i jakieś wielkie nagrody pozdobywał, i wydawałoby się to jest case Andrzeja Andrysiaka, że to będzie super temat na okładkę i w ogóle o tym trzeba powiedzieć, że taka niezwykła osoba i mieszka koło nas i tak dalej. I rzeczywiście taki tekst powstał. Powstało piękne zdjęcie w gazecie Radomszczańskiej na pierwszej stronie. Gazeta sprzedała się najgorzej ze wszystkich. Nikt tego nie kupił. Natomiast jeśli na tej pierwszej stronie pojawi się jakiś przekręt w jakiejś spółce miejskiej, jakiś wypadek, czy nie daj Boże tragedia rodzinna i tym podobna, gazeta się po prostu super sprzedaje. Nie wiem. To trzeba zapytać pewnie odbiorców, ale tak już jest. I później powstają takie pytania, dlaczego media pokazują tylko takie rzeczy. Tak. Ano takie rzeczy powodują, że te media żyją niestety. Tacy jesteśmy. To chyba jest odpowiedź, bardziej socjolog powinien na to odpowiedzieć niż czy psycholog. Społeczny. Inna sprawa pewnie, że wiele zależy też od sposobu, w jaki o czymś opowiadamy. No i to czasem wymaga, to bardzo łatwo o sztampę i nudę w gruncie rzeczy, kiedy opowiada się historię komuś, komu się udało, albo kto się jakoś spełnia w czymś bardzo. To jest też chyba, ja myślę, że organizacje pozarządowe dobrze o tym wiedzą, że wcale nie jest łatwo opowiadać o bohaterach, bo łatwo zrobić nudną historię o bohaterze. I też to, co się pewnie czasem dzieje na styku NGOsy i media lokalne, wtedy kiedy NGOsy przychodzą, przecież mamy tutaj takiego fajnego gościa, dlaczego wy o nim nie piszecie?
No bo nie mamy wszyscy, jak tu siedzimy, pomysłu na to, jak o nim fajnie opowiedzieć. Także ja myślę, że to jest taki moment, że warto sobie uświadomić tę ciemną część ludzkiej natury, bo to przecież my wszyscy jesteśmy odbiorcami mediów, nie tylko jacyś oni. I my wszyscy reagujemy, nasz gadzi mózg reaguje intensywniej, kiedy słyszy złe informacje, niż kiedy słyszy dobre. To nie znaczy o tym, żeby tych dobrych nie opowiadać, no tylko czasem się trzeba wysilić bardziej. Mocniej się postawić. Słynna historia matki Madzi, tak? My byliśmy zdziwieni wszyscy, że dlaczego tak dużo, tak poważne media, nie będę wymieniał tu, które codziennie, po kilka razy dziennie, cały dzień pokazują i tak dalej, i mówią i wracają. Otóż tylko dlatego, że ci redaktorzy, naczelni, prezesi i tak dalej dostawali cały czas słupki i wykresy, które pokazywały, że jak zejdą z tematu matki Madzi, to natychmiast tracą oglądalność, słuchalność czy po prostu zwyczajnie odbiorców. Niestety. Takie masz rację. Niestety. Dobrze, to ja jeszcze mam jedno pytanie dotyczące właśnie też, no jako że jesteśmy w portalu dla organizacji pozarządowych, więc nie mogę tego tematu pominąć, ale chciałam was zapytać, bo tak jak Kasiu powiedziałaś, że ten dziennikarz, który opisuje lokalne wydarzenia, różne sytuacje, potem spotyka bohaterów swoich tekstów w kolejce po bułki, a ja chciałam zapytać o... Bo my często odsyłamy, znaczy, albo może nie tyle odsyłamy, ale co doradzamy organizacjom pozarządowym, żeby właśnie nawiązały kontakt z lokalnymi mediami, że to im pomoże wypromować swoje działania, albo że to im pomoże też lepiej opowiadać o tych działaniach. No ale wiem też, że często też zwracaliście uwagę na to, że często te relacje są trochę przez organizacje nadużywane może, tak, że traktują takiego dziennikarza, którego już jakoś tam się uda, z którym się uda zaprzyjaźnić, jakiego takiego osobistego, nie wiem, PR-owca, tak, oficera prasowego jakiegoś. I jakbyście mogli powiedzieć, w jaki sposób tutaj zachować granice, tak? Jak zrobić, żeby ten dziennikarz chciał z nami rozmawiać, ale też, żeby nie naruszać jakichś jego granic i na co tu zwrócić uwagę? No ja myślę, że przede wszystkim, wiesz, to jest ten punkt, z którego wychodzimy. Pamiętanie o tym, że lokalna gazeta to nie jest folder reklamowy, a dziennikarz nie jest właśnie PR-owcem, że on ma prawo szukać dziury w całym, ma prawo zadawać pytania, ma prawo sprawdzać od podszewki. I to nie jest koniecznie przeciwko nam, chociaż jak nabroiliśmy, no to może być oczywiście przeciwko nam, ale to na tym polega jego praca. Znaczy on ma to prześwietlić, on ma sprawdzić. On też często potrzebuje haczyka, potrzebuje opowiedzieć historię, której do tej pory jeszcze nie opowiadano. A my często przychodzimy z tym, co robimy cyklicznie, co roku i chcielibyśmy, żeby to było opowiedziane w taki sposób, w jaki my to widzimy. Myślę, że tutaj warto czasem też zaryzykować i pozwolić komuś opowiedzieć tę historię tak, jak on ją widzi, a niekoniecznie tak, jak my ją widzimy. Rozumiem, że to jest ryzyko i że to wymaga odwagi. Zachęcamy. Ale słusznie powiedziałaś, Kasiu, historię. To znaczy tym się karmią media, musi być historia. Więc musi być człowiek i musi być historia. I w ten sposób też najlepiej i najłatwiej coś intrygującego sprzedać. Najlepiej jak to jest coś odbiegającego od szablonu, nietypowego. Liczby, piękne grafiki i prezentacje niestety nie sprzedadzą się.